was bardzo serdecznie, moi kochani, z tej strony powrót Ryoka. Bierzemy się do budowania domku. Wiem, że dawno mnie tutaj nie było, ale teraz już wracamy z serią Minecrafta. Na razie tyle. Nie wiem, co będzie z serią, jeżeli chodzi o grę Last House, ponieważ została przeniesiona na inny serwer. Nie wiem, czy mam w ogóle do niej jakikolwiek dostęp. No ale zobaczymy, ogarniemy to wszystko czasem. No i co? Robimy sobie domek, aczkolwiek wykopię fundamenty. Ten odcinek będzie stricte poświęcony po to, żeby iść po te materiały na domek, które są potrzebne. No i zrobimy sobie go mniej więcej. Właśnie idziemy sobie, mamy tutaj sobie. Dobra, więc wykopiemy sobie tego dirta. Dirta, którego tutaj mamy, musimy wykopać tak, żeby postawić fundament na nasz domek. I tu kopiemy 18 kratek. Mamy 18 kratek wykopanych. Teraz będziemy kopać 11 kratek w tą stronę. Razem z tą, czyli mamy raz, dwa... Świnie mi trochę tutaj przeszkadzają, ale dobra. Teraz z tamtej strony wykopiemy 8, tylko że musimy coś zjeść. Tutaj mamy 6 w sumie. 6, 6, 6. Razem z tą to raz, dwa, cztery, pięć, sześć. 6 mamy tu. Teraz musimy mieć 6 w tą stronę razem z tą. To raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Mamy tutaj wykopaną. Tutaj teraz 5 razem, 2, 3, 5, no i, a nie, dobra, to też miało być 6, przepraszam. No i teraz kopiemy tutaj, no to ręką sobie, albo idziemy sobie tutaj zrobić łopatę. Mamy w ogóle? Mamy. Jak widzicie, ja się jeszcze posługuję drewnianymi narzędziami, tylko takie jak... Na razie, na chwilę obecną mam, nawet jedzenia tu nie mam. Ale będzie wszystko ogarnięte z czasem, ale będziemy musieli sobie zrobić piecyk. Tak, piecyk to będzie podstawa. Oczywiście, no, lipa, bo nie mamy tutaj kamienia. Widzę, tam jest kamień jakiś, ale jak będę szedł po drewno, no to akurat się przyda. To sobie też wykopiemy. Noc zapadła. Pada deszcz. Moby nam się tutaj respią. Ale mam nadzieję, że dam radę. Jak zginiemy, no to będzie trochę lipa, bo będzie trzeba znowu tutaj iść. Znowu będzie trzeba tutaj z wioski iść, ale mamy już łóżko. Wystarczy tutaj postawić w tym domku, który już będzie. Tam sobie zrobimy sypialnię. O, mi się łopata zepsuła. No i tak właśnie. Jeszcze pająk łazi. To ubijemy tego pająka może najpierw. O, już mnie dziabną, ale nie chciałem świni zahaczyć, bo by mi uciekła. Mamy dwa patyki, jeden klocek drewna, pyk, pyk. Ogólnie dawno nie grałem w Minecrafta. Tyle wam mogę powiedzieć, że aktualnie no nie spędzam tyle czasu, ile kiedyś na komputerze, więc teraz to wszystko będzie trochę inaczej robione. Aczkolwiek teraz głównie zajmuję się moim Instagramem, więc bardzo serdecznie zapraszam. Jeżeli jeszcze nie followujecie mnie na Instagramie, to zachęcam do tego. Teraz będą tam wlatywały zdjęcia częściej. Dzisiaj dodałem nowy post w sumie nawet. I tam będziecie wiedzieć mniej więcej, co się w moim życiu dzieje, jeżeli chcecie... Znaczy w sumie, jeżeli jesteście ciekawi, tak? Jeżeli jesteście ciekawi, to serdecznie zapraszam na mojego Instagrama. Wszystko będziecie mieli w opisie tego filmiku. No a my tu kolejną łopatę robimy. Świnie mi tu chrumkają.
Zrezygnowałem ogólnie z muzyki, jeżeli chodzi o te filmiki na YouTubie. Wiadomo, prawa autorskie i te sprawy. No ale są jeszcze inne czynniki. Dobra, tutaj już mamy. Tu musimy sobie raz, dwa, trzy, cztery, pięć zostawić. Będziemy musieli jeszcze zrobić, czy wykopać ogólnie. No teraz się przejdziemy po materiały, które mi są potrzebne. O, coś możemy nowego zrobić. O, słoneczko wstaje w sumie. Nie jest źle. No to zrobimy sobie najpierw tak, że weźmiemy drzewo. Może jakieś jabłko przy okazji spadnie. Najemy się. Być git. Ale będziemy potrzebować też żelaza, którego tutaj aktualnie no nie posiadam. No fajnie mi się kilo zepsuł. No to pójdziemy sobie. Pójdziemy sobie tutaj teraz w głąb. Muszę znaleźć tutaj jakiś. Tam był kamień w sumie. Przepraszam ogólnie za mój głos, ale. No, niestety, ale troszkę mnie rozkłada, ponieważ nabyłem kataru. Jak mnie znacie, to wiecie, że nie lubię zostawiać takich tutaj jakichś lewitujących kostek, które mi tu latają. W sumie trochę tego mi będzie tylko potrzeba. Dużo tego też nie wykopię. Zrobimy sobie do tego mało. To też mogę ściachać. To mi nie będzie potrzebne. Będziemy równe do jednego poziomu. Zrobimy sobie tu taką kamienią, można powiedzieć. O. No, węgiel mamy. Znaleźliśmy węgiel, więc może coś jeszcze znajdziemy. Wyrównamy do jednego poziomu. To akurat mi jest potrzebne, więc gitara. Węgiel sobie my. Troszkę to tylko jeden taki ten? Ale Lipton. O, mamy węgiel. Ale patrzcie za to, ile dirta mamy, nie? Dirta to mamy naprawdę dużo. O, mamy coś jeszcze. Ale nie wiem, czy to wykopię drewnianym, teraz nie pamiętam dokładnie, ale to jest chyba miedź. Tu potrzebujesz żelazny kilo, żeby to wykopać. Zostawimy to miejsce. Nie kopiemy w sumie dalej. Ale nie lubię tego. O, pyk. Dobra, ile mamy kamienia? W sumie mamy 14. Będzie nam więcej. I tu to wykopiemy. Nie wiem, czy słyszycie, ale już nawalę w klatkę. Wykopię. O. Dara. Węgla trochę mamy, więc będzie nam prościej, jeżeli chodzi o piecyk, jak go zaraz zrobimy. Tutaj zrobimy sobie też miejsce na coś innego zupełnie. W sumie nie pamiętam nawet, po co jest tam mieć. Chyba tam można jakieś fajne zrobić bloczki. Jeżeli chodzi o kolorystykę i design, no to fajnie by to wyglądało. Ale nie pamiętam, dosłownie nie pamiętam, jak to mniej więcej działa. Mamy trzy kreski. Wow, musimy iść po kilof. Ej, sikierę. Proszę, po sikierę musimy iść. Idziemy sobie na naszą wyspę. Kurczę, no płynąć szybciej nie mogę. Jest ten blisk. Patrzcie, jak to też fajnie wygląda ta wyspa tutaj od dołu, od wody. Jest jakby nie patrzeć zabezpieczona wodą, ale ogólnie, żeby cokolwiek zrobić. No jest lipa. Mamy brzozowe pnie. One się nam bardzo przydadzą, bo z nich będę robił właśnie
podłogę. Więc dobrze, bo nie będę musiał po to iść. Kilof też sobie możemy zrobić od razu z kamienia. Tak. Mamy epokę kamienia. Nastała. W sumie łopatę też możemy sobie zrobić z kamienia. Tak, żeby już mniej więcej była. Mieczyk myślę, że też. No to już będziemy przygotowani. Oczywiście no, era kamienia nadciąga. Robimy sobie piecyk. Pyk, mamy piecyk. Dlatego dirta też bym się musiał pozbyć. Dobra, piecyk sobie stawimy. O, tu, pyk. Mamy tutaj jeszcze, o, sadzonki dębu. Możemy je wykorzystać. No i będziemy sobie tutaj próg palić. On nam się przyda i to bardzo. Widzę, że tam też mamy piasek, więc w sumie nie będzie tak zbytnio źle, jeżeli chodzi o tą budowę. Więc fundamenty powstaną bardzo szybko. Tutaj wykorzystamy, o, te pnie. Teraz tak, damy jeden tu, tu, tutaj. Później tu. Jeden. No i w sumie został nam tylko jeszcze jeden tak naprawdę. O, nie pamiętam czy tu... O, ale... Dobra, najpierw zaryzykujemy i nie damy go tu. Dobra, mamy 42 deski. Pyk, pyk. Kładziemy to w ten sposób. Gdzie mam być? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra. Tutaj ma być trzy. Ale żelazo też bym w sumie musiał zdobyć, więc tutaj będzie taki problem, bo żelaza aktualnie na chwilę obecną no nie posiadam. Tylko 4. I tak będzie za dużo, ale przyda się na schody. Ale dobra, mamy tutaj teraz 5 brzozy. No i tutaj będzie nam troszkę tego potrzeba, więc wymieniamy to. I teraz robimy sobie tutaj podłogę z tego. Ona będzie taka jaśniejsza. Róg nam się tam fajnie przepala. Fundamenty już dzisiaj powstaną. I nie będzie w sumie takiej tragedii. Bo już mamy praktycznie całe fundamenty postawione. Ewentualnie poszerzymy troszkę naszą wyspę. No i mamy już mniej więcej fundamenty tutaj postawione. Jeszcze wykopiemy sobie tego dirta tu. Jest. Ten pasek zostawiamy. Kopiemy tylko tak. Tu, tu, tu. Tu będzie kamień. Tu. No i dobrze, że mamy lepszą łopatę. To też będzie trzeba wykopać. Mniej więcej tu będzie kamień. Mamy 10 kamienia. Nie mamy jedzenia, tak? To sobie wyjmiemy od razu. I teraz pyk, pyk. No i jeszcze 6 bruku. Bruku aktualnie nie mamy. Ale najpierw może coś zjemy. O, fajnie by było coś zjeść. Jeden taki nas zaspokoi chyba. A już, no, szybciej idzie. Ale dobra. Idziemy szukać bruku i w sumie żelaza. Tutaj mamy jedno drzewo wyrąbane. Byśmy się przeszli, a zbytnie. Tego drewnianego. W sumie mógłbym użyć ten drewniany, ale ja chcę tą mieć tu wykopać. Mamy fajne złoże. Dobra. To sobie zasypiemy dirtem. Dirta w sumie nigdy nie używam, tylko do zasypywania, jeżeli chodzi o to. Tu sobie węgiel też wykopiemy. Tak mówiłem, nie lubię takich pozostałości. O, tu mamy jeszcze węgiel. Teraz sobie go wykopiemy drewnianą. To.
piasek, o, to sobie też wykopiemy. Dirtem zastąpimy. Jeżeli chodzi o moje streamy, to aktualnie nie jestem w stanie czegokolwiek przestreamować. Może by udało mi się na telefonie, ale też nie jestem pewny. Jak już, to jakiś stream może się odbyć na Instagramie. Na Twitchu będzie ciężko na daną chwilę. No ale coś się postaram przestreamować, żeby nie stracić umowy Twitchem, więc coś się tam postaram wykombinować. Ale mówię, na chwilę obecną nie jestem w stanie cokolwiek obiecać, więc wolę się nie odzywać na ten temat. Więc już z góry mówię, że nie wiem, kiedy będzie cokolwiek na Twitchu przestreamowane. Na YouTubie mam o wiele łatwiej, bo tutaj te filmiki to mogę sobie nagrać offline. Nie muszę koniecznie używać do tego internetu, tylko przesył, jeżeli chodzi o przesyłanie filmiku do internetu, to już wtedy jest dopiero jest internet brany pod uwagę, ale tak, jeżeli chodzi o te filmiki, to nie, więc na tą chwilę naprawdę nie mogę powiedzieć, kiedy będę z powrotem streamował. Aktualnie zajmuję się Instagramem, znaczy będę zajmował się Instagramem. I na tym na razie pozostanę. Aktualnie szukamy tutaj, może jakaś ruda żelaza będzie gdzieś w pobliżu. I tutaj tam kamień. No już nawet ciemno robi, mamy łóżko, nie ma. Jajko tutaj jest, zbierzemy sobie to jajko. O, możemy tort zrobić, widzowie, widzieliście to? Odblokowano recepturę. Tylko tutaj jeszcze potrzebował żelaza, ale go nie widzę. Nie ma tutaj żadnego cave'u, o, jest woda. Jakiś cave'a, poczekaj. O, tam coś, a nie, tutaj jest tylko... I to, ale jest cave. Taki mały, ale jest. Może tu cokolwiek będzie, weźmiemy sobie kill off. Ja nic nie widzę. Nie, o, tu jest coś głębszego. Też nic nie widać. Tutaj ruda. Miedzi, to sobie, o, przekopiemy się tu. Zawsze ona się przyda. Jak widzę, to kopię. O, jakiś kejwik. No, tutaj chyba byłem. Myślałem, że to, o, już szkielet łazi tam, to nie. Nie. Ja z nimi nie. O, tam by coś było, ale tam pająk jest i tam jest bardzo wysoko. Tam nie idziemy. Tutaj się cały czas kręcę koło mojej wyspy. No i w sumie. O, kwiatki fajne. I możecie sobie zobaczyć to, jak to wygląda z góry. O! Potwory. Szkielety. Nie lubię szkieletów w ogóle, nie? O, zginął. Zginął, mamy. Pokonaliśmy szkieleta. Dobra, już fundamenty mniej więcej wyglądają na naszej wyspie. Widać, że coś się tam dzieje. No, a my w dalszym momencie nie możemy znaleźć tutaj żadnego żelaza. Tam creeper chodzi. No, tam by coś... Nie wiem, tak... Wysoka lepiej widać, ale też tak, no... Nic za bardzo tutaj nie ma. Tam by coś pewno było. Tu coś łazi poza takiem. O, ta mała gnida. Nie lubię jej. Nie lubię tych małych zombie. One są szybkie. Kurde, weźcie to, wycelujcie. A teraz jeden strzał i nas nie ma, nie? Mamy jakieś tam zatrute mięso. Możemy z niego skorzystać. Ale tam już mi na przodzie szkielet chodzi. Tutaj creeper. No, wolę nie ryzykować, mimo że mam tak mało serduszek. Ale tutaj zaraz. Wiemy coś jeszcze. Tarczę byśmy musieli zrobić, ale do tego niestety też żelazo jest potrzebne. Dobra. Mamy to. I to żelazo, nie.
na późniejszym etapie gry wiadomo, jest tych surowców naprawdę dużo w asortymencie, w plecaku, w skrzyniach i w ogóle do dyspozycji. Ale zawsze jak się zaczyna właśnie grę na nowo, od początku, no to zawsze tego brakuje. Najpierw brakuje kamienia, brakuje żelaza, później brakuje diamentów, a później już jest wszystkiego pod dostatkiem i nie ma co z tym zrobić. O, zombie. No i jeden element tak naprawdę, jeden element nam jest potrzebny, żeby wykończyć już ten fundament, a go nie ma. To jest właśnie to, o. Enderman. Pewnie go w sumie nie widziałem. Ciaki. Ciaki. I smakują. Na grillu. Ło! Wow. I pająk za mną łazi. Wybuchnę! I wybuchło. I wybuchło, ale dobra. Jesteśmy tutaj w domku. Ile tam tych zombie. A, cię kręcą. Może oni tutaj mają coś z żelaza. Może ich opniemy trochę. Ale patrzcie ile ich... Ja cię! Co tu się stało? Co tu stało się? Ej, ja żelazo potrzebuję. Dobra. Ten tam mi walczy z nimi. Ja potrzebuję żelazo. Dajcie mi żelazo trochę. Nie śpi. Golemy z nimi walczą, dobrze. To są moje sojusznicy, jakby nie patrzeć. Jest żelazo? Nie ma żelaza. Zamkniemy tutaj drzwi. Idziemy na wieżę. Tutaj nie ma żadnej skrzyni. A dobra, nie będzie żelaza. Musimy znaleźć żelazo. W sumie tak z dwie sztabki by się przydały, nie? Dwie sztabki żelaza. Tylko tyle potrzebuję. Ja nie proszę o nic skomplikowanego, tylko żelazo. Mamy miedź. Miedź. Chcę mi miedź, jak ja chcę żelazo. Ale miedź też sobie. Wiem, może oni coś tu mają. Sama miedź tu jest. Patrzcie. O, czekajcie, o, coś mi się pojawiło. Tak. O. Nie no, miedzi nie chcę. Miedzi nie chcę. Żelazo. Mają gdzieś tu na stanie pod wodą? No, tylko to by mnie w sumie ratowało, nie? Pod wodą. No ale nie mają nic. Dobra, wypłynąłem, bo zaraz będzie mi się podtapiać. Dobrać powietrza. No nic nie ma, ej. Biedna ta wioska jakaś. No, żelazo na stanie. Na ani jednej sztabki. No naprawdę. Tam coś może być, tylko teraz... Rędy w sumie... Uciekaj mi stąd! Ło, ale wybuch nam przed oczami, ale dobra, weźmiemy sobie kwiatki. Dobra, możemy farbę robić. O, deszcz pada. Odpłyniemy sobie tutaj. Biedna ta wioska, nie mają żelaza nigdzie wokół. Co my tutaj mamy? Może tu gdzieś będzie pod wodą. Pełno żwiru, tam coś jest. Tam te pływają sobie. Koło marnica. Ale nawet pod wodą nie ma żelaza, więc... Ale trafiłem na biedny biom. Prawda, tutaj się będę z tym męczył. Jeżeli chodzi o żelazo, na razie mam niedobór. Dobra, idziemy dalej. Tutaj trzeba troszkę to ogarnąć. Tak wracać mi się cały czas nie chce, jak zginę. Domek by musiał być zrobiony już. Wtedy będzie w sumie o wiele prościej, tak?
Nie oszukujmy się. Mamy już ten domek. No dobra, przejdę tutaj jeszcze. Tu gdzieś będzie żelazo. Na razie żelaza nie widzę. Jest miedź. Żwir, tam coś. Są te krzaki świecące. Gdzie lawa? A nie, bo są. Idziemy w głąb cave'a. Gdzie nas zaprowadzi? To będzie w ogóle gdzieś tutaj żelazo? Nie ma nigdzie żelaza, patrzcie. No uboga jaskinia w jakiekolwiek. Jakiekolwiek tutaj właśnie surowce. No tu już jest koniec. Nad nami są jakieś. Patrz. Strasznie uboga ta jaskinia. Chcielibyśmy tutaj coś się poszerzyć. To wtedy może. Też to nie jest pewne. To jest wielkie morze. No, jeszcze szkielet. Nie, dziękuję. O, 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 żelazo mamy. No, patrzcie. Znalazłem żelazo i zginąłem, nie? Zginąłem. Nie, no masakra jakaś. Ryoko został zastrzelony przez szkieleta. No dobra, przyjdziemy tędy. Idziemy sobie tędy, tylko ścieżka do mnie. Ja was tutaj oprowadzę. Ale mówię, naprawdę jest opcja, żeby na przykład przy ginięciu nie tracić tych wszystkich rzeczy, które się ma przy sobie. To jest naprawdę spoko opcja. Akurat tą sobie włączyłem. Z niej jestem zadowolony. No bo nie mam zamiaru cały czas się cofać, tak? Też te filmiki nie będą jakieś długie. 25-30 minut. I to tyle tak naprawdę, jeżeli chodzi o to. No a nam już się czas tutaj kończy. Więc będę musiał to żelazo szukać w tym następnym filmiku. Mamy ile jeszcze? 4 minuty do końca. Może spróbuję tam jeszcze na szybko zajść. Może się uda, tylko nie pamiętam, gdzie jest ten cave. No i to jest właśnie to, nie? To jest właśnie to, że nie pamiętam, gdzie jest ten cave. Naprawdę, jeżeli trzeba coś zbudować, to 25-30 minut to nie jest naprawdę tak dużo, jeżeli chodzi o Minecrafta. No bo na niektóre projekty dość czasu trzeba. I nawet nie wiem, czy ja wyjdę na moją wyspę. Chyba jo. Tak, tylko z innej strony. Tam mamy naszą wyspę. To jest. No trudno, no nie udało nam się zrobić wszystkiego, co chcemy. Najwyżej pójdę sobie w inną stronę następnym razem. Ale póki jeszcze mamy te 3 minuty, no to tego dirta chociaż tylko się pozbędę. No ten szkielet, gdyby nie ten szkielet, to naprawdę by nam się udało, nie? Tu sobie poszerzymy. Nasza wyspa już jako tako zaczyna się rozrastać. Tu ogólnie glina też jest. No, tu sobie ogarniemy. Jeszcze mamy ile? 2 staki? W plecaku chyba mam więcej. No, tu mamy jeszcze jeden stak. Tak, żeby ona była taka, no, kwadratowa, no... Nie, no, ogólnie większa, żeby być. A szczególnie tutaj z tej strony, od której buduję domek, żeby z drugiej strony kiedyś mogło też coś powstać wokół tego. No... Tu jeszcze sobie dobudujemy. No będziemy mieć jeszcze, no w sumie 2 staki, jeden niepełny. Ale sobie tutaj o. To damy.
tu za domkiem będzie trzeba tutaj jeszcze walnąć. Mam jeszcze jeden stack. Nabrać powietrza w płuca i możemy ruszać z powierzchni. Ale cały czas tu pada, no ja nie wiem co to jest za dom w ogóle, nie? Jakby angielski. W Anglii też podobno cały czas leje. Dobra, i mamy już tutaj wszystko wydobyte. No będzie nam to żelazo strasznie potrzebne. Weźmiemy... O! To... Lądek w plecaku jako tako musi być. No i co? Ja się z wami żegnam. Dzięki za to, że jesteście ze mną. Zapraszam jeszcze raz na mojego Instagrama, więc trzymajcie się i miłego dnia wam życzę. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się i na razie.